Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Dominik Osowski. Jestem analitykiem rynku papierów wartościowych w biurze maklerskim BNP Paribas. Mam dzisiaj przyjemność poprowadzić dla Państwa webinar pod tytułem Inwestor w świecie sztucznej inteligencji. Na wstępie tylko zaznaczę, że zapis webinaru będzie dostępny na tej platformie, na stronie biura maklerskiego BNP Paribas w zakładce webinary, a także na naszym kanale YouTube oraz prezentacja z tego webinaru będzie również udostępniona dla Państwa. Poprosiłbym o prezentację, dziękuję. Podczas dzisiejszego spotkania opowiemy o wpływie sztucznej inteligencji na otaczający nas świat. Omówimy, jakie spółki korzystają z AI lub planują to robić, zarówno te notowane na zagranicznych giełdach, jak i na polskim parkiecie. Przedstawimy też prognozy rozwoju rynku sztucznej inteligencji i ich implikacje, a także postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy AI jest dla nas zagrożeniem, dla miejsc pracy. Na końcu po prezentacji odpowiem na Państwa pytania, dlatego zachęcam do ich zadawania na czacie. Tylko odniosę się do nich na końcu prezentacji, tak aby nie przerywać w trakcie. Nie przedłużając już dłużej, zapraszam serdecznie. Na samym początku może warto odpowiedzieć na pytanie, czym jest sztuczna inteligencja i jakie oferuje możliwości. Zapewne część z Państwa doskonale jest zaznajomiona z tym tematem, ale pewnie są również osoby, które nie do końca wiedzą. Dlatego, abyśmy mieli jasność, na początku wytłumaczmy, czym jest sztuczna inteligencja. Jest to zdolność maszyn do wykazywania podobnych do ludzi umiejętności, takich jak rozumowanie, uczenie się, planowanie czy kreatywność. Sztuczna inteligencja umożliwia systemom postrzeganie ich otoczenia, radzenie sobie z tym, co postrzegają i na tej podstawie rozwiązywania problemów. Komputer odbiera dane, które już wcześniej są przygotowane w postaci bazy danych lub na bieżąco je zbiera za pomocą czujników, na przykład kamer. Następnie system przetwarza je i w określony sposób reaguje. Systemy sztucznej inteligencji są w stanie do pewnego stopnia dostosować swoje zachowania, analizując skutki wcześniejszych działań, potrafią się uczyć i w ten sposób działać autonomicznie. Trzeba też wiedzieć, że sztuczna inteligencja to nie jest coś nowego. Ta technologia, niektóre technologie właśnie z zakresu sztucznej inteligencji istnieją już od ponad 50 lat. Natomiast postęp w zakresie mocy obliczeniowych, dostępność ogromnych ilości danych czy nowe algorytmy no, doprowadziły do wielkich przełomów w tej dziedzinie na przełomie ostatnich lat. Rozwój sztucznej inteligencji szybko postępował właśnie w ostatnim czasie i dzięki czemu znajdowano coraz to nowe obszary, w którym ten trend może być wykorzystywany. To może być na przykład uczenie maszynowe, czyli taki rodzaj sztucznej inteligencji, który umożliwia systemowi stopniowe uczenie się na podstawie danych przy użyciu różnych opisujących je algorytmów oraz przewidywanie na tej podstawie wyników. To może być także przetwarzanie obrazu, na przykład wykorzystywane w czytnikach czy kamerach do identyfikacji osób, czy przetwarzanie mowy na tekst. Tutaj to jest już widoczne w każdym smartfonie, taka opcja to już jest standard, gdzie nie musimy pisać wiadomości czy SMS-ów. Wystarczy, że klikniemy przycisk i zaczniemy mówić, a tekst będzie się pojawiał na ekranach. No, to jest właśnie zasługa sztucznej inteligencji. I przykładów jej użycia w takim codziennym, otaczającym nas życiu jest naprawdę wiele. Jej efekty możemy na przykład zobaczyć, dokonując zakupów online. Sztuczna inteligencja jest szeroko stosowana do dostarczania spersonalizowanych rekomendacji podczas zakupów, gdzie na podstawie historii wyszukiwań algorytmy patrzą na to, jakich dokonywaliśmy wcześniej zakupów, jakich stron wyszukiwaliśmy i w ten sposób dostarcza spersonalizowane produkty, podpowiada nam, co mogłoby być dla nas adekwatne. Jest też niezwykle ważna w handlu, jeśli chodzi o optymalizację produktów, planowanie czy całą logistykę.
Sztuczną inteligencję możemy również zauważyć w wyszukiwarkach internetowych, gdzie na podstawie ogromnych ilości danych dostarczanych przez użytkowników wyszukiwarki zapewniają trafniejsze wyszukiwania. Mamy również cyfrowych asystentów, gdzie w smartfonach sztuczna inteligencja dostarcza jak najbardziej trafnych i spersonalizowanych produktów. Wirtualni asystenci odpowiadają na pytania, dają rekomendacje czy pomagają w organizacji codziennych zajęć. W zakresie infrastruktury inteligentnych budynków, miast istnieją inteligentne termostaty, które uczą się na podstawie naszego zachowania i same dokonują odpowiednich działań, oszczędzając przy tym energię. A w inteligentnych miastach eksperci mówią, że sztuczna inteligencja mogłaby regulować ruch drogowy. W przypadku samochodów, no, chociaż autonomiczne pojazdy nie są jeszcze standardem, no to samochody już korzystają z funkcji bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji za pomocą zautomatyzowanych czujników, które no, wykrywają nam i umożliwiają uniknięcie niebezpiecznych sytuacji na drogach. W zakresie cyberbezpieczeństwa, tutaj sztuczna inteligencja pomaga w rozpoznawaniu i zwalczaniu cyberataków. Z kolei w medycynie pomaga w analizie wyników badań, czy jest pomocna przy tworzeniu nowych leków. Natomiast w rolnictwie algorytmy AI no, umożliwiają nam przewidywanie niepożądanych zjawisk, na przykład chorób roślin, jak również starają się prognozować, jakie plony może dostarczyć dane pole. No i sztuczna inteligencja pomaga też w wykrywaniu różnego rodzaju anomalii w uprawie roślin czy hodowli zwierząt. No jak Państwo widzą, tych przykładów użycia AI jest naprawdę wiele, a to tylko mały wycinek tego, do czego zdolna jest sztuczna inteligencja. Moglibyśmy tak długo wymieniać, ale no chciałbym Państwu uzmysłowić tylko, jak szeroko może być wykorzystywana sztuczna inteligencja. Dane pokazują również, że coraz więcej osób, coraz więcej z nas kojarzy sztuczną inteligencję. Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził ankietę, z której jasno wynika, no, że zdecydowana większość z nas jest już z terminem sztucznej inteligencji zaznajomiona. Jednak gdyby takie badanie przeprowadzono jakieś 10-15 lat temu, no to z pewnością nie pokazałoby takich wyników, jakie widzimy obecnie. Mimo że, tak jak wspomniałem wcześniej, no sztuczna inteligencja, niektóre z algorytmów no, istnieją już od ponad 50 lat. Dlatego, no, co się stało takiego, że obecnie widzimy tak wzmożone zainteresowanie i zaznajomienie z tym tematem? Wielki wkład w promocję sztucznej inteligencji z pewnością miał ChatGPT oraz inne chatboty, które powstały na fali ogromnego zainteresowania właśnie tego typu rozwiązaniami. ChatGPT jest to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Został on oparty na takim modelu językowym GPT i stworzony przez organizację non-profit OpenAI. To jest organizacja, która stricte zajmuje się rozwojem sztucznej inteligencji. Ona już działa od 2015 roku, a wśród jej inwestorów są znane osoby i znane spółki, między innymi Elon Musk, założyciel Tesli, czy na przykład Microsoft. No i dzięki właśnie zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, ChatGPT potrafi odpowiadać na pytania użytkowników w taki spójny i zrozumiały sposób. Jest w stanie generować tekst na podstawie dużych zbiorów danych tekstowych, no i udzielać odpowiedzi na pytania w sposób bardziej naturalny niż inne modele. No dzięki temu czujemy się, jakbyśmy pisali z drugą osobą, bowiem no, ten język jest bliski językowi ludzkiemu. Jego wysoka skuteczność, dostępność, prostota obsługi, no, a także fakt, że OpenAI ciągle udoskonala ten produkt, no, sprawiają, że jest on coraz bardziej popularny wśród użytkowników internetu. I właśnie świetnie pokazują to dane dotyczące miesięcy, jakie dana platforma potrzebowała do zdobycia
100 milionów użytkowników. Jak możecie Państwo zobaczyć na tym slajdzie, w przypadku Google Translate właśnie potrzebnych było 78 miesięcy, aby pozyskać 100 milionów użytkowników. Na przykład dla Spotify było to 55 miesięcy. Z kolei TikTok, który takim szturmem wszedł do internetu, przyciągając miliony użytkowników, potrzebował 9 miesięcy na zdobycie 100 milionów użytkowników. Natomiast ChatGPT dokonał tego jedynie w 2 miesiące. No, to pokazuje, jak ogromne jest obecnie zainteresowanie sztuczną inteligencją i jak duży drzemie w niej potencjał. Przejdźmy zatem do spółek, które mogą dawać inwestorom ekspozycję na AI, mogą być takim uzupełnieniem portfela inwestycyjnego o kolejny ciekawy segment. Po pierwsze, wyróżnić możemy producentów półprzewodników. Sztuczna inteligencja i taki nienasycony apetyt na dane w dużym stopniu opierają się właśnie na półprzewodnikach do przetwarzania i przechowywania danych. Rosnąca złożoność i zapotrzebowanie na aplikacje sztucznej inteligencji oznaczają, że półprzewodniki, a tak dokładniej to procesory graficzne, no, stają się coraz bardziej ważne i kluczowe dla rozwoju sztucznej inteligencji. Dzięki możliwościom wielozadaniowości układy graficzne mają kluczowe znaczenie w zarządzaniu ogromnymi ilościami danych wymaganych właśnie do szkolenia modeli, tak aby, no, wykorzystując ten machine learning, sztuczna inteligencja sama mogła uczyć się i następnie sama dokonywać jakichś wyborów. Na tym slajdzie prezentujemy kilku producentów półprzewodników, którzy już korzystają na tym trendzie. Przede wszystkim jest to Nvidia, amerykańska spółka, która zachwycała analityków wynikami w ostatnich kwartałach i kurs bił historyczne szczyty w tym roku. No i dzięki temu Nvidia stała się jedną z największych spółek na amerykańskiej giełdzie. Bodajże znalazła się na 7. miejscu. No i to w dużej mierze zasługa właśnie popytu na półprzewodniki, szczególnie te o wysokiej mocy obliczeniowej, które stosowane są w sztucznej inteligencji. Konkurencja jednak nie śpi. Jak możecie Państwo zobaczyć, jest jeszcze wiele innych spółek, które są producentami półprzewodników. Tutaj wskazaliśmy na przykład spółkę AMD czy Broadcom. No, obie specjalizują się właśnie w produkcji układów scalonych półprzewodników i one wśród inwestorów, no, również są wymieniane jako te, które mogą korzystać na tym trendzie. Platformy z ekspozycją na AI. Amazon, Microsoft i Alphabet są gigantami technologicznymi znanymi ze swoich produktów, natomiast łączy je również biznes chmurowy, w którym właśnie AI odgrywa coraz większą rolę. Wiele przedsiębiorstw przechodzi na analitykę w modelu cloud ze względu na dostępność praktycznie nieograniczonej mocy obliczeniowej, no, która zapewnia szybkie i kompleksowe przepraszam, wyniki analiz, no, a w rezultacie pozwala na bardziej efektywne podejmowanie decyzji biznesowych. Poza jednak biznesem chmurowym, każda z wcześniej wskazanych spółek, czyli Amazon, Microsoft czy Alphabet, wykorzystuje jeszcze sztuczną inteligencję w pozostałych odnogach działalności, z których jest prawdopodobnie bardziej znana. Na przykład Amazon poprzez wykorzystywanie zaawansowanej technologii w łańcuchu dostaw, w magazynach i zarządzaniu logistyką. Microsoft poprzez wprowadzanie niektórych możliwości sztucznej inteligencji w swoich programach, a z kolei Alphabet, aby lepiej dopasowywać treści w wyszukiwarce Google, no a w tłumaczu Google Translate również wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, jak również Google wykorzystuje ją przy dopasowywaniu reklam do preferencji danych użytkowników. Analiza danych.
Ogromne zbiory danych mogą być w znacznie szybszym stopniu wykorzystywane i przetwarzane przez sztuczną inteligencję, która następnie będzie odpowiadała na wynikające z nich potrzeby. To mogą być rozwiązania adresujące potrzeby poszczególnych działów w firmie, np. dział sprzedaży, obsługi klienta, marketingu czy wiele innych działów. Tak naprawdę to firmy już w każdym możliwym aspekcie biznesowym wykorzystują sztuczną inteligencję. Tutaj na slajdzie widzimy przykładowe spółki, które działają w tym obszarze i wykorzystują sztuczną inteligencję. Pierwszą z nich Salesforce, popularna platforma do zarządzania relacjami z klientami, czy na przykład ServiceNow, który opracowuje technologię, aby pomóc firmom w zarządzaniu cyfrowymi przepływami informacji, lub na przykład Adobe i jego technologia Adobe Sensei, która pozwala wykorzystać sztuczną inteligencję i funkcję samouczenia podczas tworzenia nowych materiałów, czy to graficznych, czy to filmowych. Cyberbezpieczeństwo, no, w ostatnich latach sztuczna inteligencja w tym obszarze stała się tak naprawdę kluczowym narzędziem wspomagającym pracę ludzkich zespołów do spraw bezpieczeństwa informacji. Sztuczna inteligencja zapewnia bardzo potrzebną analizę i identyfikację zagrożeń, które no, specjaliści mogą wykorzystać do zmniejszenia ryzyka naruszenia infrastruktury informatycznej. No, ponieważ ludzie w coraz mniejszym stopniu są w stanie odpowiednio chronić infrastrukturę przed atakami, cyberprzestępcy no, również korzystają z coraz to lepszych narzędzi i stąd tak ważna jest sztuczna inteligencja w tym zakresie, bowiem no, pozwala na szybsze i łatwiejsze radzenie sobie z wszelakimi cyberatakami. Może również identyfikować i ustalać priorytety, kiedy nastąpi atak hakerski, jakie zadania należy na początku wykonać. Potrafi również szybko wykrywać złośliwe oprogramowania w sieci. No i tutaj na slajdzie przygotowaliśmy dla Państwa dwa przykłady spółek, obie notowane na amerykańskiej giełdzie, które działają właśnie w tym sektorze i wykorzystują sztuczną inteligencję w walce z cyberprzestępcami. Przechowywanie danych, no zastosowanie technologii związanych z rozwojem sztucznej inteligencji teoretycznie może doprowadzić do pojawienia się w pełni autonomicznych i niezależnych od ludzkiej pracy centrów danych. Sztuczna inteligencja może obniżać koszty na utrzymanie data center i zwiększyć ich bezawaryjność. No, wydatki na sprzęt, ale również na chłodzenie, na energię elektryczną należą właśnie do głównych kosztów eksploatacyjnych centrów danych. No i za pomocą sztucznej inteligencji firmy starają się to zoptymalizować, wykorzystując algorytmy, które dostosowują ilość energii zużywanej, zmniejszając ją lub zwiększając w okresach, kiedy zapotrzebowanie na dane jest większe. Stąd właśnie w tym obszarze sztuczna inteligencja pozwala na znaczące obniżenie kosztów i właśnie wśród spółek, które mogą dzięki temu skorzystać, które są takimi pretendentami, aby w zakresie przechowywania danych no, wyjść na czoło tego peletonu, no to wymienia się między innymi Enquix, Digital Reality czy NetApp. Te spółki również notowane są na amerykańskiej giełdzie, no i z powodzeniem wdrażają tą technologię w swoich biznesach. W zakresie medycyny tutaj jest kilka spółek, które już z powodzeniem wykorzystują sztuczną inteligencję. Ona pomaga badać duże zbiory danych. To właśnie wykorzystuje Roche. Czyli dzięki sztucznej inteligencji bada duże zbiory danych w celu opracowania nowych i bardziej wydajnych leków. No bo sztuczna inteligencja może analizować wyniki badań, a także przeczesywać historyczne artykuły badawcze,
i dane z badań klinicznych, no i w ten sposób wyszukuje niezauważone wcześniej przez ludzi wzorce i generuje na tej podstawie spostrzeżenia, no, które mogą posłużyć do tworzenia nowych leków. Z kolei francuskie Sanofi, ta spółka weszła w partnerstwo z inną firmą InSilico Medicine, to jest spółka technologiczna i dzięki niej wspólnie wykorzystują AI i uczenie maszynowe celem stworzenia 6 nowych leków. Więc widać, że no, te spółki już przechodzą do działania, ten rozwój i badania nad nowymi lekami z użyciem sztucznej inteligencji już mają miejsce. Podobnie Merck, amerykańska spółka, weszła w kooperację z spółką Sama Technologies i celem tej współpracy jest stworzenie takiego nowoczesnego systemu diagnostycznego dla chorych, który no, bez takiego pierwszego kontaktu z lekarzem pomaga w diagnozie chorób. Przemysł i energetyka. W tym zakresie mamy takie spółki jak Siemens, Schneider czy Rockwell. Firmy te chętnie wykorzystują nowe technologie, w tym właśnie sztuczną inteligencję, aby zwiększyć efektywność produkcyjną. No Siemens, niemiecka spółka notowana na giełdzie niemieckiej, no z uwagi na to, iż prowadzi działalność w wielu branżach, wykorzystuje sztuczną inteligencję, na przykład w przypadku sprzętu AGD. Z kolei Schneider za pomocą sztucznej inteligencji monitoruje w czasie rzeczywistym infrastrukturę energetyczną. To jest przykład podobny do tego z centrami danych, gdzie spółki starają się dzięki sztucznej inteligencji obniżyć koszty. Tutaj właśnie Schneider również próbuje zwiększyć wydajność infrastruktury energetycznej, ale także jej bezpieczeństwo. Z kolei amerykański producent automatyki przemysłowej Rockwell tutaj wykorzystuje sztuczną inteligencję w zakresie automatyki przemysłowej, która trafia później do klientów w wielu branżach. Finanse. Jako przykład można podać na przykład AXA, francuska firma ubezpieczeniowa, która nawiązała już liczne partnerstwa wykorzystujące sztuczną inteligencję do ulepszenia swoich procesów cenowych. Lepiej dopasowuje dzięki sztucznej inteligencji i algorytmom ofertę do szybko zmieniających się realiów na rynku ubezpieczeń, a także automatyzuje niektóre procesy w zakresie kontaktu z klientami. Z kolei niemiecki operator giełdowy no, dysponuje ogromnymi zbiorami danych wszystkich spółek notowanych na niemieckiej giełdzie. I tutaj sztuczna inteligencja pomaga analizować te dane i wyciągać na tej podstawie wnioski. To również jest pomocne w zakresie bezpieczeństwa całej infrastruktury na niemieckiej giełdzie. W przypadku BlackRock, czyli największego na świecie zarządzającego aktywami, spółka wykorzystuje AI w procesach inwestycyjnych i w modelach ryzyka. Natomiast takim ciekawym przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji są banki. I tutaj mam na myśli JP Morgan. Jest to jedna z takich najbardziej kreatywnych sposobów na wykorzystanie nowej technologii właśnie przez bank. Ten bank stworzył model podobny do czatu GPT, który analizował przemówienia Rezerwy Federalnej z ostatnich 25 lat. Próbował rozszyfrować sygnały na tej podstawie, no i dawał analitykom JP Morgana właśnie wskazówki na temat możliwego kolejnego posiedzenia i ich implikacji dla rynku. W ten sposób no, bank starał się zyskać przewagę nad konkurencją. Jak mogą Państwo zobaczyć, oczywiście sztuczna inteligencja kojarzy nam się ze spółkami technologicznymi, no i to one są najchętniej wybierane przez inwestorów
chcących uzyskać ekspozycję w swoich portfelach na AI, szczególnie jeśli chodzi o firmy amerykańskie, gdzie na Wall Street notowanych jest wiele podmiotów, czy to właśnie spółek technologicznych, czy producentów półprzewodników. No jednak jest szereg innych sektorów, innych spółek, które może nie przychodzą nam na myśl jako pierwsze, kiedy myślimy o sztucznej inteligencji, no ale spółki te również wykorzystują, coraz śmielej wchodzą w ten sektor i wykorzystują sztuczną inteligencję, aby poprawić swój biznes. No i to też należy mieć na uwadze, wyszukując rynek, próbując przewidzieć, która spółka właśnie może skorzystać na tym trendzie, no bowiem jeśli dana spółka szybko zaimplementuje te rozwiązania, zrobi to szybciej od konkurencji, no to zyska przewagę rynkową, no i to oczywiście może pozytywnie wpłynąć na jej wyniki, a w konsekwencji na wycenę rynkową. Również na polskiej giełdzie są spółki, które z powodzeniem wykorzystują sztuczną inteligencję lub planują to robić. No oczywiście jako pierwsze na myśl przychodzą nam spółki z sektora technologicznego, no jednak to nie są tylko one. Natomiast na początku właśnie omówmy ten sektor technologiczny. Spółki z głównego parkietu GPW, które już wykorzystują sztuczną inteligencję. Tutaj podajemy kilka przykładów takich firm. Pierwszą z nich jest Aileron. To jest spółka, która dostarcza specjalizowane produkty i rozwiązania IT dla największych banków, firm leasingowych, czy też firm technologicznych, a także dla dużych operatorów sieci komórkowych. Jest również obecna dość dobrze w sektorze dużych sieci hotelowych. Spółka ta jest o zasięgu globalnym. Obecnie skupia się przede wszystkim na sprzedaży zagranicznej. 76% przychodów jest generowana na rynkach poza Polską. No i Aileron zwiększa swoją pozycję w obszarze wykorzystania AI i machine learning. Krakowska spółka ostatnio nawiązała partnerstwo, takie strategiczne partnerstwo z Googlem, właśnie w zakresie migracji do chmury oraz zastosowania narzędzi Google Cloud do rozwoju aplikacji AI czy machine learning. No i Aileron właśnie wykorzystuje wspomniane technologie w swoich kluczowych produktach. Kolejną spółką jest Brand24. Firma oferuje swoim klientom narzędzie do monitorowania mediów internetowych. Klienci Brand24 otrzymują m.in. analizy sentymentu i trendów generowane przez moduły AI. Prezes spółki mówił, że danych jest coraz więcej, co sprawia, że taka samodzielna analiza no jest dużym wyzwaniem, dużym kłopotem dla klientów. No jednak dzięki szerokiemu wdrożeniu rozwiązań AI do swoich produktów właśnie Brand24 jest w stanie zautomatyzować ten cały proces, automatyzuje tworzenie podstawowych raportów dotyczących danej marki, no i następnie dzięki temu z wnioskami, rekomendacjami trafiają one do klientów. Kolejna spółka CyberFolks, być może część z Państwa jej nie kojarzy, ale spółka niedawno zmieniła nazwę, wcześniej notowana była pod nazwą R22. No, ta firma może się pochwalić szerokim gronem odbiorców, dla których świadczy usługi. Świadczy usługi hostingowe oraz w zakresie Omnichannel Communications. No i trafiają one do klientów w aż 180 krajach. No, jeśli chodzi o zakres usług w zakresie IT, to właśnie CyberFolks posiada taką usługę, która polega na doradzaniu w kwestii nazwy domen oraz narzędzia automatyzujące procesy biznesowe. No i w planach firmy, o której już ogłaszałam, ma rozwijanie narzędzi związanych z automatyzacją w zakresie integracji marketingu, biznesu czy sprzedaży właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Kolejna spółka, czyli Text, wcześniej znany jako LiveChat, to jest spółka, która również niedawno zmieniła nazwę. Text odpowiedzialny jest za dostarczanie rozwiązań na rynku typu LiveChat. Do takich najbardziej znanych produktów spółki należą Chatbot, Helpdesk czy właśnie OpenWidget. No i z samego Chatbota korzysta około 2,5 tysiąca klientów, natomiast z programu LiveChat wielokrotnie więcej. Dlatego też prezes spółki zapowiedział, że właśnie ChatGPT pomoże rozwinąć oferowane produkty przez tę polską spółkę. No i co ciekawe, spółka już obecnie na swojej stronie internetowej wymienia właśnie OpenAI jako dostawcę usług sztucznej inteligencji, które wspomagają ją w swoich produktach. Kolejna spółka DataWalk, spółka, która w Polsce no nie ma dużej konkurencji, jest taką perełką na naszym rynku giełdowym. Jako jej konkurenta wymienia się amerykański Palantir. Tutaj DataWalk zajmuje się zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami dla analizy danych. Spółka posiada własną patentowaną platformę analityczną, która znajduje zastosowanie w przeróżnych sektorach, w sektorze finansowym, ubezpieczeniowym, służy do wykrywania wyłudzeń, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, czy analizy i monitorowania procesów biznesowych. No co ciekawe, wśród klientów spółki są także, jest wiele organizacji z Ameryki i to organizacji rządowych. No i DataWalk właśnie mocno wykorzystuje sztuczną inteligencję w swoich produktach, w swoich procesach analitycznych. To też było widoczne na naszej giełdzie, kiedy w tym roku rozpoczął się taki duży szał na spółki związane ze sztuczną inteligencją na amerykańskiej giełdzie. To zbiegło się z czasem publikacji wyników przez NVIDIA, która właśnie przyznała, że to sztuczna inteligencja napędza jej wyniki. To właśnie w późniejszym etapie widoczne to było również na naszej giełdzie po rosnących notowaniach DataWalk. Ostatnią spółką, którą wyróżniliśmy z głównego parkietu naszej giełdy, jest Vercom. To jest spółka technologiczna, która tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze w modelu CPaaS. One umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. To może być SMS, e-mail, pusze, komunikatory. I właśnie w spółce Vercom narzędzia oparte na sztucznej inteligencji wykorzystywane są zarówno na poziomie własnej organizacji, korzystają z ich pracownicy spółki, jak i bezpośrednio są implementowane w narzędziach, które Vercom oferuje swoim klientom. W tych narzędziach spółka pomaga z jednej strony zwiększyć dostarczalność wysyłanych w platformach komunikatów, no a z drugiej strony wspiera marketerów w ich codziennej pracy, pomagając podejmować mądrzejsze i takie szybsze decyzje. Jak już wspomniałem wcześniej, no nie tylko spółki technologiczne wykorzystują sztuczną inteligencję. Również wśród takich największych firm notowanych na naszym rynku można znaleźć przykłady spółek, które angażują się w implementację sztucznej inteligencji w swoich procesach lub zamierzają to robić. Jedną z takich firm jest PZU, które już od kilku lat z powodzeniem testuje i wdraża rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Największy polski ubezpieczyciel wdrożył już kilkanaście rozwiązań opartych o AI. Przepraszam. Jedno z nich znacznie ułatwia przyspieszenie tworzenia kosztorysów napraw po wypadkach komunikacyjnych i właśnie wykorzystywane przez PZU narzędzie analizuje przesłane przez użytkowników zdjęcia, które dokumentują szkodę, no, oraz podane przez zgłaszającego informacje w formularzu.
No i na tej podstawie praktycznie od razu w czasie rzeczywistym może nazwać konkretną część auta, która została uszkodzona, określić zakres uszkodzenia. No i w ten sposób system dostarcza wyceny poszczególnych części oraz kosztów naprawy. No i tym samym adresuje wszystkie niezbędne działania, aby w kompleksowy i precyzyjny sposób wycenić szkodę w pojeździe. W przypadku KGHM-u, miedziowego giganta z WIG-u 20, ta spółka już pod koniec ubiegłego roku zakończyła projekt wdrażania algorytmów wspierających pracę pieca w jednym z oddziałów Huta Miedzi Głogów. I właśnie KGHM, wykorzystując algorytmy na podstawie danych historycznych, przewiduje z prawie 100% skutecznością, jakie będą tak zwane straty ciepła w najbliższym czasie w tym piecu. No i na tej podstawie wyciąga wnioski i dostosowuje parametry w taki sposób, aby je ustabilizować. No i wszystko to po to, aby zwiększyć efektywność wytopu miedzi właśnie w tym oddziale. Z kolei Krug przygląda się i widzi szansę na wykorzystywanie technologii AI w swoim biznesie. Dzięki sztucznej inteligencji jest możliwa szybsza i automatyczna obsługa klienta. Wiele spraw, jak się okazuje, nie wymaga kontaktu z drugim człowiekiem. Pomagają właśnie w tym chatboty, algorytmy. I tutaj prezes Kruka przyznał, że w branży finansowej sztuczna inteligencja odegra ważną rolę. I Kruk chce być w tym trendzie, chce uczestniczyć w tych zmianach i spółka zapowiedziała, że zamierza rozwijać się właśnie w tym obszarze. Z kolei Orlen wykorzystuje sztuczną inteligencję przy złożach gazu. No, spółka paliwowa, ale także gazowa dzięki przejęciu PGNiG w działalności poszukiwawczej, wydobywczej, poszukuje nowych złóż gazu. I taka działalność, wiąże się z nią konieczność analizy potężnej ilości danych. Standardem przy wyszukiwaniu nowych złóż są zdjęcia sejsmiczne, takie w formacie 3D, które wykonuje się na powierzchni na przykład kilkunastu kilometrów kwadratowych. Na tej powierzchni ustawiane są takie małe urządzenia, czujniki, które zbierają dane. Tych czujników potrafi być naprawdę wiele, tysiące, i one rozstawione są w tym samym czasie i na bieżąco pobierają dane. No i dane zebrane z takiego właśnie pojedynczego obszaru, który mierzy kilkanaście kilometrów kwadratowych, potrafią ważyć powyżej 1 petabajta danych. No jest to więcej niż 1 milion gigabajtów i właśnie sztuczna inteligencja i algorytmy pomagają w szybszej analizie tych danych, dzięki czemu spółka w bardziej efektywny sposób może sprawdzać wyniki tej działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Z kolei CCC, w skład grupy CCC wchodzi sieć sklepów HalfPrice. Tutaj spółka tej wiosny przedstawiła taką pionierską kampanię. Może nie jest to przykład taki stricte wykorzystania sztucznej inteligencji w działalności podstawowej, natomiast do marketingu właśnie sieć sklepów HalfPrice wykorzystała pionierską kampanię reklamową, w której wykorzystano grafiki stworzone przez sztuczną inteligencję. No i był to pierwszy tego typu projekt w Polsce. Pionierski projekt wykorzystujący AI w działaniach marketingowych i to na tak szeroką skalę, bowiem CCC czy HalfPrice to jest duża spółka z ogromną siecią klientów, więc odważny krok, który pokazuje, że też w działaniach marketingowych sztuczna inteligencja będzie miała coraz więcej do powiedzenia. Ostatnia spółka, Orange, to jest spółka, która już od dawna korzysta z AI. Klienci Orange codziennie mają z nią styczność, korzystając z możliwości tak zwanego obsługowego Maxa. Jest to asystent głosowy. No i w tej chwili spółka właśnie posiada tego obsługowego Maxa.
który wykorzystuje sztuczną inteligencję w kontaktach z klientem, ale poza tym spółka pracuje nad wieloma projektami, które wykorzystują sztuczną inteligencję, które mają właśnie pomóc w biznesie. Omówiliśmy branże i spółki, które w większym bądź mniejszym stopniu dają ekspozycję na AI, a teraz pora na prognozy i wpływ sztucznej inteligencji na otaczający nas świat. Przedsiębiorstwa, widząc, jakie zalety niesie za sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji w działalności biznesowej, już inwestują lub planują w niedługim czasie korzystać z zalet sztucznej inteligencji. Jak wynika z ankiety firmy konsultingowej Ernst & Young, która została przeprowadzona wśród 1200 prezesów największych firm na świecie, blisko 90% respondentów przyznało, że zamierza lub już inwestuje w sztuczną inteligencję. 43% firm przyznało, że w pełni zintegrowało już zmiany w produktach lub usługach opartych o sztuczną inteligencję z procesem alokacji kapitału i aktywnie inwestuje w innowacje oparte o AI. Natomiast 40% firm na razie nie dokonało znaczących inwestycji, natomiast planuje to zrobić w ciągu najbliższego roku. Dane pokazują, że jedynie 12% firm póki co nie zamierza w ogóle angażować się w ten proces. I jak będzie rósł rynek AI? Dane tutaj wskazują jednoznacznie, że w kolejnych latach tempo rozwoju będzie bardzo szybkie, bardzo dynamiczne. No i jednoznacznie świadczą o tym, że jest to dopiero początek takiego długoterminowego trendu, a dynamika dopiero w kolejnych latach będzie przyspieszała. W tym roku według szacunków wartość rynku sztucznej inteligencji może osiągnąć nieco ponad 200 miliardów dolarów w ujęciu całego świata. No ale już w przyszłym roku prognozy wskazują, że będzie to blisko 300 miliardów dolarów. No to jest ponad 40% wzrost rok do roku. No i to takie dynamiczne tempo w kolejnych latach, dwucyfrowe tempo wzrostu pozwoli na przekroczenie progu 1 biliona dolarów już w 2028 roku. Natomiast w 2030 roku będzie to już ponad 1,8 miliarda. Patrząc w ujęciu geograficznym, no nie każdy region będzie odnotowywał takie same korzyści z implementacji i rozwoju sztucznej inteligencji. W przypadku Europy, na tym slajdzie podzielonej na dwa, czyli na Europę Północną i Europę Południową, no będzie to odpowiednio 9,9% PKB, jeśli chodzi o Europę Północną, i 11,5% PKB, jeśli chodzi o Europę Południową. Mówiąc o tych procentach PKB, mam na myśli, że będzie to wzrost PKB dzięki sztucznej inteligencji w 2030 roku w porównaniu z 2018 rokiem. Czyli jeśli porównujemy rok 2030 z tym, co było w 2018, no to dzięki sztucznej inteligencji Europa Północna pozyska pozytywny wkład w PKB na poziomie 1,8 biliona dolarów, na Europa Południowa na poziomie 0,7 biliona dolarów. W przypadku Ameryki Północnej, czyli głównie Stanów Zjednoczonych, AI może przynieść gospodarce 3,7 biliona dolarów, co będzie stanowiło pozytywny wpływ na PKB na poziomie 14,5%. Jednak największym beneficjentem wydaje się, że prawdopodobnie będą Chiny. Jak możecie Państwo zobaczyć, i to zarówno pod względem nominalnym, jak i procentowym, taki skumulowany pozytywny efekt wpływu sztucznej inteligencji na PKB Chin może sięgnąć 26%, czyli 7 bilionów dolarów
do 2030 roku względem 2018. No i właśnie wynika to z tego, że władze w Pekinie będą zwiększały inwestycje w sektor AI, chcą stać się liderem w tym obszarze i również liczą na to, że dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji no napędzi ona tą drugą pod względem wielkości gospodarkę świata. Sztuczna inteligencja jest właśnie jednym ze sposobów, jakim Chiny będą sobie próbowały poradzić z niektórymi problemami, które dotykają właśnie ten kraj, albo przynajmniej zminimalizować te obecne problemy. I mam tutaj na myśli starzejące się społeczeństwo. W Chinach coraz mniej osób jest w wieku produkcyjnym, a współczynnik dzietności jest nieco powyżej jednego. Prawie 1 na 5 mieszkańców Chin, czyli to jest około 250 milionów mieszkańców, no jest już na emeryturze, a to tempo starzenia się jest ogromne. No i do końca dekady w Chinach będzie 300 milionów emerytów, a 5 lat później już 360. No i aby zaradzić związanemu z tym problemowi z siłą roboczą, Pekin ma nadzieję na wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji produkcji czy robotyzacji, która będzie wspierała właśnie przez sztuczną inteligencję. Największe chińskie spółki technologiczne już są zaangażowane w AI. Niedawno Alibaba Group udostępniła dwa modele sztucznej inteligencji i spółka przyznała, że sztuczna inteligencja będzie w centrum jej kolejnej strategii zaplanowanej na kolejne lata. Inny gigant jak Tencent Holding, czyli firma stojąca za aplikacją do przesyłania wiadomości WeChat, w ciągu najbliższych 5 lat zamierza przeznaczyć 70 miliardów dolarów właśnie na inwestycje w nowe technologie, między innymi w sztuczną inteligencję. Dlatego no, prognozy jednoznacznie wskazują, że ten rynek chiński może być największym beneficjentem. Natomiast no, też spółki na tym rynku czeka sporo wyzwań. Takim największym wyzwaniem dla chińskich spółek na tym rodzimym rynku jest ścisła cenzura i kontrola publikowanych treści, ścisła cenzura przez władze w Pekinie. A dla zagranicznych spółek no też to jest bardzo wymagający rynek, ponieważ dość zamknięty. Władze w Pekinie no nie zezwoliły na używanie zagranicznych chatbotów opartych właśnie o sztuczną inteligencję w swoim kraju. Dlatego mimo iż no, jako kraj wydaje się, że będzie on największym beneficjentem, to jednak te zagrożenia w postaci cenzury no, mogą jakoś negatywnie wpływać na rozwój sztucznej inteligencji w tym kraju. Przepraszam. Produktywność będzie rosła i to pokazują badania. PwC w swoim globalnym badaniu dotyczącym sztucznej inteligencji przedstawiło oczekiwania, że sztuczna inteligencja będzie miała pozytywny wkład w światową gospodarkę na poziomie 15,7 biliona dolarów do 2030 roku. To będzie 14% punktów procentowych w porównaniu z 2018 rokiem. Z kolei inna firma, Accenture, wierzy, że sztuczna inteligencja może podwoić tempo wzrostu PKB do 2035 roku, tempo wzrostu światowego PKB. I na czym będzie polegał ten pozytywny wkład w gospodarkę? Przede wszystkim będzie to wzrost produktywności pracy. To będzie taki główny czynnik, który sztuczna inteligencja będzie pozytywnie stymulowała gospodarkę. Według prognoz będzie to ponad połowa tego pozytywnego wpływu, jaki cała sztuczna inteligencja wywrze na gospodarki. Takimi pozostałymi czynnikami będą personalizacja, czyli produkty i usługi, które dzięki pomocy sztucznej inteligencji będą bardziej spersonalizowane, będą bardziej dopasowane do potrzeb i wymagań klientów.
Sztuczna inteligencja pozwoli także obniżyć koszty, zarówno jeśli chodzi o czas potrzebny na dane procesy biznesowe, jak i po prostu zmniejszyć zużycie surowców czy energii. A takim ostatnim elementem jest jakość. No, zaawansowana technologia będzie pozwalała tworzyć produkty o jeszcze lepszej jakości. Wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy. Właśnie taką główną obawą, którą przedstawia się, jeśli chodzi o rozważania na temat wpływu sztucznej inteligencji na otaczający nas świat, jest możliwość zlikwidowania wielu miejsc pracy. No i oczywiście badania wskazują, że ten wpływ będzie widoczny, ale przede wszystkim w postaci zmian na rynku pracy. Niekoniecznie ten bilans będzie ujemny, niekoniecznie więcej będzie z tych straconych miejsc pracy. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego eksperci stwierdzili, że chociaż sztuczna inteligencja prawdopodobnie usunie 85 milionów miejsc pracy na całym świecie w ciągu najbliższych kilku lat, to z drugiej strony wygeneruje również 97 milionów nowych miejsc pracy. Tutaj głównie w takich dziedzinach jak duże zbiory danych, uczenie maszynowe, bezpieczeństwo informacji czy marketing cyfrowy i wiele, wiele innych nowych, jeszcze nieznanych pozycji. Ponadto na podstawie historii no widać, że gospodarki, a co za tym idzie i rynek pracy, no świetnie dostosowują się do zmieniającego się świata. Na przestrzeni ostatnich dekad również znacząco rosła nam produktywność dzięki automatyzacji, digitalizacji czy rozwojowi internetu. Tutaj jak pokazują dane, jak możecie Państwo zobaczyć, liczbę pracowników w spółkach z indeksu S&P 500, która jest potrzebna do wygenerowania 1 miliona dolarów przychodu. Ta liczba potrzebnych pracowników stale spada w ciągu ostatnich dekad. Jeszcze w latach 80., aby spółka z największego amerykańskiego indeksu wygenerowała 1 milion dolarów przychodu, potrzebnych było tak w przeliczeniu ponad 7 pracowników, a obecnie jest to około 2. No jednak w tym czasie powstało wiele nowych zawodów, wiele potrzebnych kompetencji, rynek pracy się zmienił, no i właśnie dostosował do tego zmieniającego się świata. No i potwierdzeniem jest tutaj fakt, no, że bezrobocie nie wzrosło tak de facto. W niektórych miesiącach w tym roku w Stanach Zjednoczonych stopa bezrobocia była na najniższych poziomach od 50 lat. Także podsumowując, wydaje się, że nie należy obawiać się wykluczenia wielu pracowników z rynku pracy, a bardziej powinniśmy się przygotować do zmian, które nastąpią. I tym akcentem chciałbym zakończyć prezentację i przejdę teraz do odpowiedzi na Państwa pytania. Pierwsze pytanie, czy inwestowanie w spółki w temacie AI jest tematem na krótki czy na długi termin? Jeśli chodzi o inwestowanie, no to oczywiście powinno się je postrzegać w długim terminie i to też niezależnie, czy mówimy o spółkach związanych ze sztuczną inteligencją, czy ogółem o rynku akcji, obligacji. Zdarzają się okresy gorsze i lepsze, zarówno na rynku akcji i obligacji. No tutaj możemy jako przykład podać poprzedni rok, gdzie no te wyceny na rynku akcji były pod presją i mocno ciążyły. Natomiast no patrząc na taki, jeśli mielibyśmy przed sobą wykres S&P 500 za ostatnie lata, no to jednoznacznie widać, że to takie tąpnięcie z zeszłego roku jest tylko taką małą przerwą w długoterminowym trendzie. Dlatego no, mimo iż czasem zdarzają się jakieś gorsze okresy, gorsze lata, no to powinniśmy te inwestycje również właśnie w AI postrzegać w długim terminie. No, kiedy obserwowaliśmy na początku tego roku właśnie szał związany z spółkami z segmentu sztucznej inteligencji, no to wówczas te wyceny, na przykład NVIDIA, biły historyczne rekordy, no ale po czym ostatnie 2-3 miesiące, no to mamy spadek wycen, bo
No jak sami Państwo wiecie, istnieje wiele ryzyk. Tutaj jako pierwsze można wskazać ryzyka geopolityczne, które wpływają na wyceny na giełdzie, atak na Izrael, właśnie napięcia na bliski, w Izraelu. Dodatkowo mamy wzrost rentowności obligacji, które również negatywnie wpływają nam na wycenę na rynku akcji. Dlatego no, odpowiadając tak, podsumowując tak, powinno się postrzegać inwestycje w AI w długim terminie. Drugie pytanie. Elon Musk już dawno wycofał się z projektu OpenAI. Tak, jak mówiłem, że w AI zainwestowały znane osoby czy znane spółki, to miałem tutaj na myśli założenie, właśnie Elon Musk był jednym z założycieli, ale tak, trafna uwaga, dlatego warto podkreślić. Kolejne pytanie. Brand 24, jak można ich rekomendować? No, chciałbym też podkreślić, że informacje zawarte na tym webinarze to nie jest żadna rekomendacja. To jest tylko przegląd rynku i spółek, które dają możliwość pozyskania ekspozycji na rynek spółek sztucznej inteligencji. To nie jest żadna rekomendacja i każdy inwestor powinien na własnym sam dokonać analizy bądź no, skorzystać z usług specjalistów zatrudnionych w biurach maklerskich, ale do tego potrzebna jest umowa o świadczenie doradztwa inwestycyjnego i dopiero wówczas można to nazwać rekomendowaniem. Krzywa z ostatniego slajdu prawdopodobnie nie uwzględnia inflacji od 1990 roku. Tak, to nie jest uwzględnione przez inflację, natomiast no, chodziło o pokazanie takiego trendu, który jest widoczny w ostatnich latach. Czy zna Pan jakiś fundusz inwestycyjny skupiający się głównie na rynku AI? Tak, na rynku AI, na rynku są dostępne fundusze inwestycyjne, tematyczne, które właśnie inwestują w obszar spółek związanych ze sztuczną inteligencją. Są takie fundusze tematyczne, ale również taką ekspozycję dają fundusze, które inwestują w spółki typu growth, w szczególności spółki amerykańskie, no bo należy pamiętać, że te największe spółki technologiczne w Ameryce, no tak jak widzieliśmy na prezentacji, one dają bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na AI. No i one w benchmarkach amerykańskich, w indeksie S&P 500 mają bardzo dużą wagę. Przez to na przykład fundusze, które inwestują na rynku amerykańskim, no de facto są niejako zmuszone do właśnie wciągnięcia tych spółek w własne portfele. Jednym z takich przykładów funduszy też może być nasz BNP Paribas, spółek amerykańskich, w który top 10 pozycji znajdują się takie spółki jak na przykład Microsoft, Alphabet, również Nvidia wskazana wcześniej. Tych funduszy jest naprawdę dużo. Jeśli jest pani Jonno klientką naszego biura maklerskiego, no to zachęcam do kontaktu z doradcą i na pewno jakiś fundusz się znajdzie. Czy można handlować na giełdzie w oparciu o AI? No tak, algorytmy i sztuczna inteligencja pomaga i jest wykorzystywana w inwestowaniu na giełdzie. No w szczególności dokonują to takie duże fundusze, duże banki, które no mają specjalne algorytmy, które szybko dokonują decyzji, szybko dokonują analizy danych w czasie rzeczywistych i na tej podstawie wykonują transakcje na rynku. Jeśli chodzi o taki handel, powiedzmy, zwykłego inwestora, a nie inwestora instytucjonalnego, no to tutaj też oczywiście istnieją różne sposoby, na przykład ChatGPT, jeśli podamy mu jakieś dane, no to on może nam pomóc w tym procesie, na przykład wyboru jakichś spółek, czy dostarczy nam dane. No oczywiście ostateczna decyzja należy do inwestora, natomiast no, są narzędzia i właśnie sztuczna inteligencja jest takim narzędziem, które mogą wspomagać nas w tym procesie
doboru spółek i doboru portfela. Szanowni Państwo, wybiła godzina 20. Nasz live trwa już godzinę, dlatego ja już powoli będę kończył. Na sam koniec chciałbym Państwu bardzo podziękować za udział w dzisiejszym spotkaniu. Zapis z webinaru będzie dostępny na stronie. O, jeszcze mamy ostatnie pytanie od pani Joanny. Jaka jest różnica między AI a machine learning? I czy AI nie jest nowym marketingowym hypem, jak był blockchain kilka lat temu? No, sztuczna inteligencja, jaka jest różnica, odpowiadając na pierwszą część pytania, jaka jest różnica między AI i ML? Sztuczna inteligencja to jest szerokie pojęcie. Ona się odnosi właśnie do wielu odnóg, wielu możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja. I właśnie jedną z takich możliwości, z takich odnóg jest ML, czyli Machine Learning, czyli taka nauka tych systemów na podstawie zbiorów danych, wyciąganie wniosków i właśnie uczenie się na podstawie podjętych decyzji, podejmowania kolejnych. No, już AI, Artificial Intelligence, to jest takie pojęcie znacznie szersze, które odnosi się do wszystkich tych odnóg. I czy AI nie jest nowym marketingowym hypem, jak był blockchain kilka lat temu? No, wydaje się, że sztuczna inteligencja jest inna, różni się od blockchaina. No, pokazują to inwestycje spółek, zarówno tych małych, jak i tych największych. No, na rynku jest naprawdę przekrój wielu spółek, które inwestują w sztuczną inteligencję. Faktycznie był hype na blockchain, ale on był związany bardziej z wyceną kryptowalut i z tym, co działo się na rynku kryptowalut. W tym przypadku no, AI służy takiej poprawie efektywności biznesowej, wzmocnieniu procesów biznesowych i wydaje się, że te inwestycje spółek, które już trwają, te ogromne inwestycje, no, odróżniają to od tego hype'u, który był na blockchain kilka lat temu. Dostałem informację, że koniec pytań, dlatego bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz za udział w spotkaniu. Zapis webinaru będzie dostępny, tak jak wspomniałem, między innymi na stronie Biura Maklerskiego BNP Paribas w zakładce webinary na naszym kanale YouTube. Zachęcam również Państwa do śledzenia naszych materiałów publikowanych na stronie Biura Maklerskiego oraz na Twitterze i w social mediach. Bardzo Państwu dziękuję za udział i do widzenia.